Siema, ja jestem Ludi i zapraszam Was do nowej serii Let's Play, w której zagramy grę o nazwie Pokémon Fire Red. Jest to odnowiona wersja starej gry na emulator o nazwie Pokémon Red. Może się zdziwicie, czemu nagrywam Pokémony, a nie Diablo 2, jak zapowiadałem. No jest to wszystko spowodowane tym, że no jeszcze Diablo nie mam, będę miał dopiero tą grę na dniach. No a żeby nie marnować czasu, postanowiłem zagrać coś zupełnie odmiennego. Moją starą grę z dzieciństwa, jak byłem mały maluch, to grałem w to. I uznałem, że no warto do niej cofnąć się do tej gry. Jest dość ciekawa, fajna. O, no i to jest główny powód. Taki zapychacz czasu może też. Dobra, a więc będę czytał tutaj dialogi również, żeby było trochę ciekawie, żeby nie było takiego milczenia itp. No, żeby też pokazać wszystkim, jak przejść tą grę. Takiego etapu do etapu każdego. No dobra, więc zaczynajmy. Cześć, miło mi Cię poznać. Witaj w świecie Pokémonów. Nazywam się Ołk. Chociaż często ludzie nazywają mnie profesorem Pokémon. Ten świat zamieszkiwany jest przez stworzenia zwane Pokémonami. Niektórzy traktują je jak przyjaciół, inni toczą nimi walki. Ja sam zawodowo studiuję życie Pokémonów. Nieważne, opowiedz mi lepiej coś o sobie. No, w końcu coś ciekawego. Powiedz mi, jesteś chłopcem czy dziewczynką? No, przecież, że chłopakiem. Ludzie. No więc na początek, jak się nazywasz? No to wpisujemy Judy i Udy. Dokładnie, Judy. I zatwierdzamy. Okej. Racja, więc jesteś Judy. Tak, jestem Judy. To jest mój wnuczek. Jest twoim rywalem od czasu, gdy byliście dziećmi. Jak miał na imię? Podajmy mu imię Gary. Czy to Gary? Tak, to jest Gary. Właśnie już pamiętam, ma na imię Gary. Judy, twoja własna legenda Pokémon właśnie się rozpoczyna. Świat snów i przygód z Pokémonami. Oj, nie doczytam. Dobra, jak widzicie, widać że bardzo, że jest to gra na Game Boya. Właśnie grałem w nią nie na emulatorze, tak jak teraz na komputerze, ale niegdyś na Game Boyu. Można zwyczajnie chodzić, jest specjalny przycisk do przyspieszania. Będę też z niego czasem korzystał, ponieważ to wszystko by za długo trwało. Schodzimy na dół. A, mama. Tak, wszyscy chłopcy opuszczają dom. Mówili tak w TV. Nasz sąsiad profesor Ołk chciał z tobą porozmawiać, no. On ma tu laboratorium. A może zamiast do laboratorium pójdziemy od razu w trawę. O, hej, stój, nie wychodź. Co jest, co jest? To niebezpieczne, w trawie żyją dzikie Pokémony. Potrzebujesz własnego Pokémona dla ochrony. Wiem, chodź, szybko za mną. No i ciągnie do siebie. No i co tu mamy? O, tutaj ten koleś. Dziadku, mam coś dość czekania. Gary, no tak, powiedziałeś ci, żebyś przyszedł, zaczekaj, więc Judy, tam leżą trzy Pokémony. Haha, znajdują się wewnątrz tamtych Pokémoni. Gdy byłem młodym, byłem trenerem, tak, tak, a teraz jestem już stary i zostają już tylko te trzy. Możesz wziąć jednego, idź, wybierz sobie. No to nie fair, dobra, ja mogę pierwszy wybierać. Cóż, no co mamy? Bulbazaura. Pokémon roślinny. Squirtle. Pokémon wodny. I Charmandera, Pokémon ognisty. Od kogo wybrać? Powiem wam, że ja sobie wybieram Bulbazaura. Lubię tego poka. Taki zielony cały. A ten... Oj, nie, nie, nie chciałem mu nadawać żadnego imienia. Będzie bez imienia. A ten oczywiście wybrałem Charmandera. Z tego powodu, żeby, wiecie, ja mam trawiasty, on ma ognisty, on mnie spali. Myśli, że jest fajniejszy. Gdy zaatakujecie dziki Pokémon, twój będzie z nim walczył. Z jego pomocą uda ci się dotrzeć do następnego miasta. No i bardzo dobrze. O, co jest? Gary, czekaj, Judy. Sprawdzimy nasze Pokémony. No chodź, sprawdzimy się. I moja pierwsza walka Pokémon. To jazda. Powiem wam, żeby wygrać tą walkę, nie trzeba się nic starać. Wystarczy tylko napalać w jeden przycisk. Nawet nie czytam tego, co piszę. Wystarczy używać Tejku. Tejku to znaczy po polsku uderz po prostu. Uderzenie Tejku. Coś na ten styl. Atakując w ten sposób... Oj, oj, coś mi się nie podoba. Użyjmy raz Growla. Obniżymy mu statystyki, bo dostaje tyłek. No nie wiem, co jest? Ej, ja przegrywam. Oj, ja przegrałem. No to się zdziwiłem, dobra. Powiedziałem wam najłatwiejsza walka. I przegrałem w pierwszej walce, no nie. Judy, trenić swojego Pokémona tocząc dni walki. Dobra, będziemy trenować. Przegrałem pierwszą walkę. Wstyd. Wstyd. Naprawdę, idziemy w trawę. O, i tutaj w tej trawie, zapomnij, będziemy, że spotykamy dzikie Pokémony, z którymi również walczymy. No to tutaj, wiecie, tu się nabija level, jak we wszystkich grach. Nabijemy levele. Nie wiem, jak to się jeszcze inaczej mówi. No nie wiem, zapomniałem słowa. W każdym razie powalczymy kilka walk, żeby nasz level wzrósł. Powiem wam też, że nie będę wszystkich walk pokazywał, może będzie tak, wiecie, że zrobię jakieś takie przerywniki i w tym czasie na przykład będzie jakiś tam mój pok wzrosł o ileś tam levelu itp. itd. W ogóle się dziwię, że zacząłem w to grać. Tak mówiłem sobie, no Diablo, musi być Diablo, no ale Diablo jeszcze nie mam. Więc jak nie mam Diablo i dopiero będę miał je za kilka dni, no to warto jednak w coś pograć.
fajny, myślałem, że fajny może być z tego let's play, szczególnie, że mają, widziałem let's play z tej gry. O, to jest w ogóle centrum Pokémon, dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi. Tutaj leczymy swoje poki. Tak jak widzieliście, wcześniejsze walki osłabiły mnie, no to teraz uleczyłem się. Jest to pierwsze miasto, jak ono się nazywa? Porada, nie, to jakieś porady są, ja nie chcę porady. Ja chcę wiedzieć, jak się nazywa miasto. Da fuck, to nie ma miasta żadnej nazwy? Wstyd i hańba. Tu jest Pokémon Market, tu będziemy kupować różne lekarstwa itp. O, to jest Viridian City, o, wieczny zielony raj, wspaniale wiemy. A, zapomniałem, co tu trzeba zrobić. Trzeba wejść właśnie do tego marketu. O tu, o, hej, jesteś może z Palettą? No, jestem, jestem. Więc znasz pewnie profesora Oka. No, znam. Przyszło jego zamówienie, możesz mu je zanieść. I otrzymałem paczkę Oka. Oczywiście mu niesiemy to. Czyli idziemy w dół z powrotem. I tu trochę powalczymy jeszcze. Bo chcę, wiecie, nabić trochę tego levelu. Nie chcę przegrać kolejnych walk. Trochę wstyd tak przegrywać. No i już one. Już wzrosł level. Na którym jesteśmy? Na szóstym czy na siódmym? Na szóstym raczej. Nie, bo to jest słabitko. Musi być co najmniej 8. Ale 7 też nie będzie się. No jeszcze jakaś walka. O, jest DJ. Są... Tak, w ogóle mam drugi wielki walczek, nie zapomniałem. Oj, krytyczny cios na temat. Walczymy z DJ-em. Tak, tak, jest to ptak, jestem odkrywczy bardzo. Wygląda jak ptak, więc jest to. O, poznałem nowy atak, jest to Leech Seed. To będę takie ziarenka, krótko mówiąc. Będę ziarenkami rzucał w przeciwników. Och, Judy, jak tam twój Pokémon? Wygląda, że zaczyna się do siebie przyzwyczajać. Musisz być utalentowany jako trener. No bez jaj. Co to jest? Masz coś dla mnie? Paczkę Oka. Och, to moje zamówienie Pokémonu. To jak miałem je odebrać? Dziadku. Oj, znów ten Garyciu. Prawie zapomniałem, co? A właśnie, mam dla was zadanie. Na stole leży mój wynalazek, zwie się Pokédexem. Automatycznie zapisuje dane napotkanych i złapanych Pokémonów. To nowoczesna encyklopedia. Taki książkowy. Judy i Gary, weźcie też to. Taka Wikipedia jakby. Otrzymam Pokédex. Nie dostaniesz dokładnych danych, tylko spotykając Pokémony. Musisz je łapać, by otrzymać kompletne dane. Pomogą wam narzędzie do łapania dzikich Pokémonów. Oj, otrzymałem Pokémony. Dezatuje ci dziki Pokémon. Sprawa jest dość prosta. Rzuć w niego Pokémon i spolaryzować. To nie zawsze zadziała. Zdrowy Pokémon może uciec. Musisz mieć szczęście. Stworzyć kompletny przewodnik po świecie Pokémonów. To było moim marzeniem. Ale jestem już na to za stary. Nie poradzę z tym sobie. Chcę więc, żebyście spełnili mój sen. Ruszajcie już. To wielki dzień w historii świata Pokémonu. W porządku, dziadku. Zostaw to. Ludzi, nie chcę cię martwić, ale nie będziesz potrzebny. Wiem, pójdę i pożyczę mapę miasta od najszastym. Powiem jej, żeby tobie nie dawała, tak? Więc nie wystrzelaj się, nie idź do jej domu. Kurde, no, ludzie, takimi słowami to on mnie zachęca, żebym tam szedł. Pokémonem w całym świecie czekają, Ludzi. No, czekają. No, tak na złość temu typowi. Pójdziemy po tą mapę. Dziadek, wysłał cię na jakąś misję? Hej, strasznie mi wygrali. Masz, to ci pomoże. I dostałem mapę miasta. Dobra. No to lecim, lecim na Szczecin. Fight dalej. Fight, oj, mam za mało życia, nie fight. Już nie fight dalej. Teraz będzie trochę relax, relax. Don't fight. Idziemy do centrum Pokémon, uzdrowić nasze poki. Jest to pierwszy odcinek. W sumie zastanawiam się, do jakiego momentu go kręcić. Co tu pokazać? W ogóle, aha. Tu jest coś takiego jak... o, co jest? No teraz napiłem się już kawy, tego mi trzeba, żeby zacząć dzień. Co to za czerwone pudełko? A więc rozgrywasz ten cały... Rozgryzasz, a nie rozgrywasz. Ten cały Pokédex, tak? No to pozwól, że coś ci pomaga. Za każdym razem, gdy złapiesz tak... aktualizuję jego dane, nie wiem, jak łapać Pokémony, więc... O, on mi pokaże, jak łapać Pokémony. Więc pójdę jakiś robak. On wszystko nam pokazuje, jak się rzuca. Rzucił. Złapał się. Wow, jest dobry. Proszę, muszę przyznać, że czegoś cię to nauczyło. No dobra, będzie jeszcze to. Oj, dał mi TV jakieś. Nie chcę mi się oglądać TV, więc nie myślcie, że będziecie coś oglądać. Drzwi sali są zamknięte, o. Czyli do tej sali Pokémonów niestety nie wejdziemy. Teraz pozwitajmy. O, tutaj nic nie ma, powiem wam. Tutaj tylko zawalczymy raz. To walczymy. Walczymy. Czy trzeba level nabić? Zapomniałem, jak to się mówi w grach. Wiecie, o co mi chodzi. Jak się nabija levela. Kurde, no. No, XP. O, o to mi chodziło. Wtedy XP. O, cudem wygrałem jeden HP minus. Farta mam. Masz farta, Jogi, masz farta. Ta gra wydaje się z pozoru wam powiem prosta, ale to jest naprawdę skomplikowana gra. Tu trzeba... Ja grałem w to, pamiętam, na wersji angielskiej. No nie w tą wersję dokładnie. Nie w Flip Green i Finną. Pomimo tego, że byłem bardzo mały i nie znałem angielskiego dobrze,
to i tak na wyczucie jakoś dało się przejść tą grę. Za serem. Jednak wielką inteligencją nie trzeba się wykazywać. Szczególnie, że ta jest po polsku, więc rozumiem już teraz wszystko. Chociaż mogłem zagrać po angielsku, żebym chociaż się poduszył trochę. Nie. Bez jaj. Dobra, o, tu jest w ogóle jeszcze taki coś Pokédex. To jest właśnie tam, co widzę. O, na przykład był bazar. Od czasu na narodzin nosi na plecach dziwną roślinę i tu wiemy takie różne rzeczy. Co nie? Tu mam Pokémony, mam na razie jednego. Mogę nosić 6 na raz. Pokéball, tam ma. No co tu jeszcze? No nic więcej nie ma. Dobra. Czy jest tu coś jeszcze ciekawego? No nie, to idziemy dalej. To są takie drzewka, ich na razie nie możemy ściąć, ale to już za niedługo. Za niedługo będziemy mogli ścinać wszystko. O, i walczymy dalej. I tym razem znów z DJ-em. O, no co oni mi krytyczne ciosy zadają ciągle? Ja nie mogę zadać krytycznego ciosu, ale oni to bez przerwy. Może jest mały, złapałeś już sobie, nie, ratatę nie łapię, to jest jakiś słaby pewnie pokój. Wybierasz się do labiryntu, to jeden wielki labirynt, uważaj, żeby się tam nie zgubić. No bez przesady, jeżeli tak wygląda labirynt, tak jak myślę, że jest... Wystarczy chodzić do góry, w lewo, do góry, w lewo, do góry, w lewo i dojść, no to trochę sorry, to nie jest labirynt. Przyszedłem tu z kolegami, żeby złapać parę Pokémonów, bo wszyscy rwą się do walki. Dobra, ja muszę z kimś walczyć. O, Weedle. Nie, powiem wam, że jeszcze raz zapytam się chyba do centrum Pokémon. W ogóle wciąż nie wiem, na czym zakończy ten odcinek. Nie wiem, może... Kurde, serio nie wiem. Czy pokazać, dojść do kolejnego miasta? Jak będę się tyle razy wracał, to ja tam w życiu nie dojdę. Sorry. Dobra. Leczymy. Idziemy teraz do lasu tak na poważnie walczyć. A mam jakieś potiony w ogóle? Takie wiecie, potiony, no to zdrowie dają. Jakby ktoś nie wiedział. No niestety nie mam. Idę sobie kupić potiona. A, tu nie przejdę. Dobra, idziemy tutaj. Kup. Potion. Potion. Nie, potion. Jesteśmy w Polsce, czytamy po polsku, nawet jeżeli coś jest angielskie. Tak jest. Idziemy dalej. Ach, nie idziemy, my sobie pieprzamy. DJ na level trzeci. Używaj tej. On też używa tej. Ja używam tej. O, on studiował, a więc zagubię. I za niedługo level 9. Świetnie. Jestem dumny z ciebie. Idziemy tutaj. O, już ktoś nas zaczepił, to są trenerzy Pokémon, którzy będą nas zaczepiać na każdym kroku, będziemy musieli ciągle z nim walczyć. Na przykład taki koleś mówi, hej, masz Pokémony? Chodź. Zobaczymy, co umiesz. Ach, co umiesz, przecież zdaję go bez problemu. Oj, dobra, tutaj miałem taką małą przerwę, nawet nie wiem, czy zauważyliście. Tak na chwilę wyłączyłem i włączyłem, ale nic się nie stało. Lecimy dalej. To pewnie nawet nie było zauważalne, jak się zdziwicie właśnie, że to mówię, ale cóż. O, i mamy już 9 level. Tutaj w ogóle wam nie pokazywałem, jak statystyki rosną. Jeszcze jedno. Lepiej, bardziej opłacalnie walczyć z trenerami Pokémonów niż z dzikimi Pokémonami, ponieważ te ich Pokémony dają nam więcej XP. Dobra, musimy użyć potiona, kurde, bo straciłem strasznie dużo życia. O, i dobra, mamy przywrócone HP. No i wiecie, nie chcę chodzić tak, żeby nas ci... O, tego zaprzeczymy. Yo, nie możesz uciec, jeśli jesteś trenerem. A co jeśli nie jest tak, to jak naprawisz? No wyzwierz mnie. Dobra, level 7 powiedzmy, no, level 9. Jeżeli za niedługo wzrośnie mi znacznie bardziej level, to powinienem szybciej bić. W ogóle on mi nie atakuje tym poison, więc jest w stanie mnie zatruć. Więc gdyby tracił dość dużo, to na razie mi się nie podoba. Jak widzieliście, otrzymałem nowy atak. Tylko że ten atak to jest chyba atak roślinny, a to co ja walczę z nim, to jest robak. Widać zresztą, że to jest robak. No i tak, te ataki nie pomogą. O, z małego poka, tego jeszcze nie widzieliście, to jest kakuna. Ten Pokémon nic nie robi, serio. Będzie cały czas on. On to się tylko wzmacnia. Naprawdę, tak będzie do końca walki. Bezużyteczny Pokémon, przyznać. Dobra, użyjemy innego ataku. Nawet jeżeli on nie zadziała dobrze, o, nawet zadziałało, pomimo tego, że jak pisało, nie jest efektywne. O, i krytyczny cios, super. Dobra, 106 XP i 11 level. Atak o 1, wszystko o 1 wzrasta. Tylko HP wzrasta o 2. O, jest świetnie, świetnie, świetnie. Ile mamy HP? Dobra, nie trzeba dawać, muszę strzelać. O, i tutaj coś znaleźliśmy. Jest to antidot. Super. O, tu jest kolejny. Może jest mały, ale to nie znaczy, że masz mi dawać fory. Te ich teksty, powiem wam, są głupie.
bardziej się twórcy postarać o jakieś bardziej epickie teksty, nie wiem. Walcz albo się zabije. Walcz albo strzelić headshota. Tutaj nic ciekawego. Mówi, że jest mało. Dobra, już każdy wie, jak się normalniejszy tekst wymyśli. Dobra, kolejna walka. Wygrana za niedługo 12 lat. A w przyszłości kto wie, może nasz Pokémon ewoluuje, jak się postaramy. O, jest jakiś dziki Pokémon, ale powiem wam, że nie chce się walczyć z dzikim i tracić HP, więc zbijemy z tej walki. No, czy wiesz, że Pokémon ewoluują? No właśnie o tym powiedziałem, dziki. Ogarnij się. No i to jest kolejny, to jest to samo, ten metapod, co ta Kakuna, co wcześniej walczyliśmy, tylko będzie hardem. Hardem to jest w ogóle wzmacnianie się, tak otwarte. Otwardzenie, muszę powiedzieć. Co się będzie otwarte. No i w ten sposób trudniej to zabić, ale tylko nam wydłuża czas walki. No już, ten String Shot osłabia naszą szybkość, ale to nic się nie dzieje. To jest atak, który jest bezużyteczny. O, teraz tej Punch. O i znów nie chcę się z nimi walczyć. Znowu powiem wam, że zakończymy ten odcinek. Kiedy dojdę do kolejnego miasta, to już jest naprawdę dobre. No i teraz jest dłużej tego Hardena. No nie, właśnie. Trzy, dwa... Jeszcze zostaje mi tylko dwa razy mogę użyć tego siostra. Już tylko raz teraz. Nie mogę już nikogo innego spotkać. Będę miał problem tutaj. O, ja tam tego się nie ominię. Powiem wam jedno, muszę cofnąć się do miasta, naprawdę nie ma wyjścia. Wiem, że głupio postępuję, no ale co ja zrobię? Muszę coś zrobić. Kurczę, no. Pamiętam zawsze też, jak grę, no mam denerwowany, no co chodzę w tej trawie, to cały czas jakiś dziki pokój. Mógłbym je łapać, dobra. Moglibyście powiedzieć, wychodzą, to łapię. Po kolei, wszystkie. Złapię wszystkie, jak to było mało Pokémonów. Ale nie, nie chcę mi się łapać ich wszystkich. Dlatego wracamy do centrum Pokémon. Po raz kolejny, jak mówię, nie idziemy, a wręcz zapieprzamy. Uzdrawiamy. Do zobaczenia, tam jest. Do zobaczenia. I idziemy z powrotem. Znów idziemy w górę. Znów w górę. Widzicie, ten labirynt jest tak trudny, że wystarczy chodzić w górę i w lewo. W górę i w lewo. Epicko trudny do przejścia. O, w końcu. Może z tym powalczymy. Bo może straci nam troszeczkę. I bo trochę się nudno, to tak wieka, wiem, no. Warto, żeby się coś działo. Walka wygrana, super. Idziemy dalej. O, jak mówiłem, tego byśmy nie minęli. Hej, zaczekaj, po co ten pośpiech? No spieszy mi się, człowieku. Ja nawet nie wiem, ile ten odcinek się już nagrywa. Ej, tu. On mnie próbuje zarazić, ale to nic nie działa. No teraz spowalnia, też nic nie działa. I zbudował i bijemy go. 9 nie będzie, to nie jest źle. Mam już 13 level, jest świetnie. Na 7 muszę znaleźć przedmioty. Tak, tak, ja już znalazłem jakiś przedmiot teraz. O, tutaj. Czy zauważyłeś małe drzewka przy drodze? Mogą zostać ścięte za pomocą ruchu. No to już wcześniej ma też coś o tym wspominałem. Wiele pokonów żyje tylko w lasach i jaskiniach. Musisz szukać wszędzie, żeby zdobyć różne rodzaje. O. Wow, jesteśmy, tak jest, jak pisze na tabliczce. Nie, to jest porada. To tak jak pisze tutaj, o, jak wchodzimy. Pelter City. Chcę znaleźć tą tabliczkę z Pelter City. Jest gdzieś tu taka? O nie, nie ma. Chciałem, wiecie, zakończyć odcinek równo z tym momentem, jak naciskam na tą tabliczkę i piszę, że to jest Pelter City, a nie jest innego. No ale tego tu nie ma. W każdym razie. To jest już koniec tego odcinka. W kolejnym odcinku pokażę, tutaj jest pierwszy gym, czyli siłownia, można powiedzieć, ale to nie w tym sensie. Walczymy z liderem po prostu. I zaprezentuję wam, jak pokonać tego lidera. No cóż, no chyba tyle, wszystko. Zachęcam do komentowania, oceniania i subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.